wszyscy ulubiony film Szeroko Geograficzna Zero. Po prostu oszalałem na punkcie tego filmu. Jakieś potwory latały tam, łodzie w łodzie podwodne, miasta podwodne. I komuś rok, dwa lata temu mówiłem, że ten film, tak w dzieciństwie moim zapadną, moją wyobraźnią. A on mi powiedział, ten film jest tam na YouTubie czy gdzieś. No, odpaliłem ten film i przez 10 minut nie mogłem się nadziwić, jak ja to chyba dziewię mogę oglądać. Czy z muzyką? Z muzyki też dorastamy. Mi bardzo ciekawą rzecz mówiło i ten ojciec kapucyn. Mówił mi, że kiedy przychodzą młodzi chłopcy do klasztoru, to mistrz tam postulatu czy nowicjatu mówi, sorry, ale muszę wam skonfiskować wasze kasety i płyty i pendrive'y. Zaraz wam oddam, nie martwcie się. No to oni trochę mankotnie oddają te swoje pendrive'y i te płyty. I za rok ten mistrz mówi, to już rok formacji minął, macie z powrotem te swoje nagrania. I oni to wrzucają na jakieś tam mp3, o Boże. Jak na tego mogą słuchać? Wyrastamy. I teraz wyrastamy też z religijności. Nie jeden z was, nie jedna z was myśli sobie, kiedyś to ja byłem pobożną dziewczyną, chodziłem w procesji, święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Ja tak sypałem, święty, święty Pan Bóg zastępów. A teraz, kurczę, wplątałem się w jakieś tam awantury z rodzicami, w jakieś tam grzechy przeciwko czystości. No, myślę, że to jest doświadczenie nie jednego, nie jednej z was. Że to, co kiedyś cieszyło, radowało, teraz dzieje jakąś pustką. Msza święta w kółko to samo, w konfesjonale w kółko to samo, weź się w garść. No i jeszcze mi kiedyś powiedział, że wy księża jesteście snajperzy w tym wieku młodzieżowym, zawsze traficie w to, co fascynujące. Chłopak poznaje pierwsze wrażenia erotyczne z dziewczyną, pierwsze pocałunki, nie wolno. No to tam alkohol, pierwsze drinki, w głowie szumi, nie wolno. No to tam jakieś lewe interesy. On mówił, żebyście wy księża zabronili jeść szpinak. Żebyście wy zabronili odrabiać matematykę. Nie, to wy zawsze zabronicie to, co jest najbardziej fascynujące. Jak to jest z tym kościołem? Co wtedy ludzie robią? Niektórzy mówią, ja się wycofuję z kościoła. Wielu ludzi, wielu młodych ludzi się wycofuje w tym okresie, rzeczywiście przechodzi na etykę. A niektórzy próbują jakoś kombinować. Że ja nie jestem wierzący, ale już nie praktykujący. Kiedyś do pewnego proboszcza przyszła pani po zaświadczeniu, że może być matką chrzestną. No i proboszcz mówi, ale ja pani nie widzę w kościele. A nie, bo ja do kościoła nie chodzę. Ja w niedzielę chodzę do lasu tam. Ptaki, kwiaty, drzewa szumią. To co, dostanę to zaświadczenie, że mogę być matką chrzestną? A proboszcz mówi, oczywiście, leśniczy pani nie wypełni. Niech pani idzie do leśniczego, bo czy tak samo dwie panie się spotkały i ona mówi, ale ja mam męża, alkoholika, takie ciężkie życie. Druga mówi, ale nie, z panią mężem rozmawiałam, to nie jest tak źle. No jak to nie jest źle? Wynosi mi z domu rzeczy, uderzył mnie pięścią w twarz, no w tragedia. Nie, pani mąż jest abstynentem, tylko nie praktykującym.
the time.